skok złotówki czy spadek. Takiego czegoś nie ma. Ceny złota. Nie może ustalić cen złota jakiś facet, bo nikogo nie stać na to, żeby w gotówce, powiedzmy, 12 miliardów dolarów utopić w jednym dniu. Nikt nie ma 12 miliardów dolarów w ręce. To może robić tylko rząd. A rząd w ten sposób zbiera pieniądze z rynku. Bo najpierw podnosi cenę do góry, to ludzie wykupują. Czyli papierki wracają z powrotem. A potem obniża, więc ludzie sprzedają. I znowuż papierki zbiera z powrotem. I to jest od co najmniej tych 30-40 lat robione. I nie ma żadnego tam faceta jakiegoś pojedynczego. To może robić tylko taki bank, na przykład BIS. A do BIS-u należy tylko 60 centralnych banków, a mamy 180 kilka. Reszta to jest drugi gatunek albo trzeci gatunek, którzy tylko wysłuchują, co mają zrobić. A im nie wolno nic zrobić. Banki centralne, które istnieją, wszystkie należą do Rothschilda. On ma tam te swoje 30 parę procent. I w ten sposób może w dowolnym kraju zmieniać dowolnie walutę, czyli wartości. Z tym, że Rothschild wcale się nie nazywał Rothschild. W XIX-wiecznych, połowy XIX wieku, almanachach figuruje Raskol. Raskol, strzałka, patrzy Rothschild. I wcale nie figuruje jako bankier. Więc to, co w internecie, że tam jakiś ojciec zrobił wyprawę, Napoleon, to jest wszystko legenda. No dobra, jak wiemy, że taka legenda powstała na naszych oczach, to co mamy mówić o legendzie przed 500 czy 1000 lat? No właśnie. No niestety tak na to trzeba patrzeć. Jeżeli tutaj na naszych oczach coś stworzono z sufitu, to jaka jest pewność, że to 500 lat było prawidłowe? Na przykład, skąd ten Mieszko się wziął nagle? Zorganizowanym państwem. To tak, jakbym panią wrzucił gdzieś do dżungli, a po miesiącu, roku wyszła pani by stamtąd samochodem czy samolotem. Przecież to trzeba znać, jakie organizmy państwowe tworzyć, jakie instytucje, co zbierać, czego nie zbierać, na co nie zwracać. To państwa greckie to 1000 lat trwało, nim wytworzyły jakąś strukturę. A tu Mieszko, nie było nic i jest Mieszko. Patrzmy, gdzie poszły te wszystkie księgi. Wszystkie dokumenty to są w Niemczech. A Niemcy w połowie, w 1522 roku zmieniły się na protestanckie, czyli oddzieliły się właściwie od Watykanu. Zgadza się? Prusacy, wszystko to jest oddzielna sekta. I to jest sekta typowa, bo oni nie zmienili zasad. Też był Jezus Chrystus, też jest chrzest i tak dalej, tylko nie uznają Matki Boskiej, tam paru innych rzeczy, ale to się wciąż opiera na tym samym. Mahometanizm, przecież to jest fikcja literacka. W 623 roku w ogóle nie było Mekki. Mekka powstała 150 lat później. Czyli nie ma żadnego materialnego dowodu, że w tym czasie tam cokolwiek było. A analiza prowadzona na początku XX wieku, językoznawcza Sur, wykazała, że to jest z trzech czy czterech różnych epok składa. Że to w ogóle nie jest jeden jakiś wątek. No i co? I ma pan teraz 600 czy 800 milionów ludzi? Tak, był Mahomet, ja... Zabiją się dlatego. A przecież to jest fikcja, mówię, wprowadzona im pomału do umysłów i to tak skutecznie, że teraz zabić się dadzą. Że Mahomet to na pewno istniał. Jedna jest tylko zmiana, taka naprawdę, około roku tego tysięcznego, że zmieniono dawniejsze prawa od kodeksu Hammurabiego, że za oko tam oko, za ząb i tak dalej, a nagle się stało, jak ci dostaniesz w prawy policzek, to nadstaw lewy. I to jest olbrzymia zmiana mentalności i to nie wiadomo, jak to się stało, bo to nie jest takie proste. Bo zmienić ludziom psychikę aż tak, to jest strasznie trudne. A coś się stało koło tego tysięcznego roku, że w następnych już zupełnie inaczej podchodzono do spraw etyki, do spraw moralności. Dawniej i w Azji do dzisiaj władca jest zawsze tym, który wyznacza etykę, moralność i prawo. A tutaj nagle się okazało, nie władca. Jest ktoś inny, kto jest nad tobą. Ty musisz tych praw natury, czyli praw boskich słuchać.
I to strasznie pomieszało niektóre szyki. Dlatego Hohenzollernowie starali się to odbić i dlatego przejęli majątki wszystkie zakonne i tak dalej. Jak przecież Luther nie powstał sam. To nie ma siły takiej. Niech pan odkryje cokolwiek. No, nie wiem, jak złoto zrobić z piasku. Przecież pan tego nigdzie nie opublikuje. Najwyżej pana zabiją od razu, jak pan będzie za tym głośno krzyczał. Nie można stworzyć religii tylko, bo ja chcę. A tam około tego 1000 roku nie ma nikogo, kto by to chciał. Bo to podważało wszystkie inne zasady. Wszystkie miasta, wszystkie władcy, wszystkie samorządy kierowały się tamtymi prawami. A nagle tu przychodzi jakiś dupek i każe im oddzielnie to robić. I pomału oni to przyjmują. I to jest zastanawiające. Bo mówię, nie ma tej siły, która by zbrojna stała za tym. Przynajmniej na razie nikt nie odkrył tego. Komu na tym zależało, kto chciał to robić. Wręcz przeciwnie, jest cały czas niszczenie tych chrześcijan, nie? A nie popieranie. Żaden cesarz nie popierał wręcz. Jak było ich za dużo, to ich palić kazał. I to jest dziwne. W całej tej historii naszej, tych 5000 lat. To niestety trzeba brać jako punkt, co coś się działo. Ale z kolei pierwsza na przykład Biblia, przetłumaczona w całości na łacinę, to był dopiero 517 rok. Przez 1500 lat nie było tego. Więc znowuż, dlaczego? Tyle klasztorów, tyle zakonników, tyle skrypt i nie było nic. A pierwsza Polska to jest w ujkę to jest 1596 chyba. Z jaki okres czasu? I znowuż w pierwszej Biblii mamy tam coś 6800 razy imię Pana wymienione JHWH, a w Biblii tysiąclecia jest tylko 200, a podobno nie wolno zmieniać ni kropki, ni kreski. To co to jest za Biblia tysiąclecia, jeżeli ona tak sfałszowała? To są rzeczy trudne do wyjaśnienia. Bo ci teraz zmieniają, to ja wiem dlaczego, bo chcą stworzyć pod wpływem ONZ-u jedną religię. I to jest robione, jest ta kongregacja kościołów w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles i oni tam pieniądze dzielą i tak dalej. To wiadomo, że to jest robione. Natomiast dlaczego się tutaj Biblia, którą 2-3 lata już teraz temu z prawosławnymi uzgodniono. Jedna strona to będzie diet, a druga to będzie starzec, nie? A Bóg zginie. No bo to ma być równe. Jaki sens? Proszę zauważyć, że wszystko, co się teraz dzieje, polega na obniżaniu edukacji. Wszystko, co robimy, to jest obniżanie edukacji. Zamiast podnosić ją do góry, to ją obniżamy. I wszyscy się na to godzą. Proszę wziąć pod uwagę, że to, co my wiemy, to jest powiedzmy od tego potopu, nie? Ten potop to prawdopodobnie było rzucenie jakiegoś meteorytu albo czegoś do Atlantyku, no bo mamy na to ślady geologiczne, że przeszła fala aż do Lubelskie, tam Rzeszowskie na Ukrainę i tam te lesy powstały i tak dalej. Nie, to jest fakt. Więc czy to nie jest coś, co przetrwało po tej poprzednich cywilizacjach, tego nie wiemy. Proszę pamiętać, że nic takiego jak ewolucja nie istnieje. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy ewolucję w ten sposób, jak nas tu karmią, to musimy ją przyjąć w kosmosie. No a gdyby to tak było, jak oni mówią, że Słońce, obroty, to czym bliżej to by były, tym większe czy cięższe pierwiastki, czym dalej, tym lżejsze. A tak nie jest. Jest dokładnie wrzeciono. Jedne się obracają planety w jedną stronę, a inne w drugą stronę. Jak to możliwe? Nie ma żadnego wytłumaczenia. Jedne posiadają atmosferę, drugie nie. Jedne posiadają pole magnetyczne, drugie nie. To wszystko przeczy. Nic takiego jak ewolucja nie istnieje i nie istniało. To jest wymysł tylko, który miał socjologicznie uzasadnić, że najpierw była tam wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm, no i na końcu jest ten kapitalizm jako, i komunizm jako najlepszy ustrój. Ale to są wszystko azjatyckie wierzenia i to tylko Azjaci robią.